Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji NIKLOT. Naszym dzisiejszym prelegentem jest nasz szacowny pan prezes, dr Tomasz Szczepański, to Barnim Regalica. A tematem dzisiejszego wykładu i prelekcji naszego pana prezesa będzie tematyka zagadnień kultury i współkultury u Jana Stachniuka. No chyba jest dość oczywiste, że stowarzyszenie, które wprost odwołuje się do idei Zadrużnej, do idei Stachniuka, do idei kulturalizmu, organizuje i propaguje kwestie związane z tą filozofią, z tą ideologią, a zdecydowanie kultura i współkultura są centralnymi pojęciami dotyczącymi tego zagadnienia. Także oddaję już głos panu prezesowi i przypominam o układzie jakby zdarzenia. Najpierw wykład, a dopiero potem pytania i ewentualne dopowiedzenia czy supliki. Także zapraszam do wysłuchania. Państwa serdecznie. Ja się postaram zmieścić w ciągu akademickiej godziny, a z niewielkim może poślizgiem. Tematem naszym jest pojęcie kultury i współkultury u Jana Stachniuka. Są to pojęcia u niego dość kluczowe i dlatego właśnie dobrze byłoby przedstawić je w postaci osobnego wykładu. Ja myślę, że każdy z nas potrafiłby z samego procesu swojego nauczania wyciągnąć, przypomnieć sobie kilka różnych definicji kultury. Jest to jedno z tych kluczowych pojęć, które mają duże definicje, o której prawidłowe sformułowanie toczy się spór w europejskiej humanistyce. I Stachniuk tworzył własną definicję kultury. A ponieważ jest to pojęcie u niego jedno z takich pojęć wiodących, to wymaga tutaj pewnego wyjaśnienia. Kulturę określił jako proces reorganizacji ładu naturalnego świata. Świat materialny, świat biologiczny, świat emocjonalny i społeczny są przez człowieka kształtowane w celu zwiększania jego mocy. Człowiek kształtuje ten świat własnym wysiłkiem i celem tego kształtowania jest właśnie zwiększenie mocy. Oczywiście nie mocy dla samej mocy, ale zwiększenie dlatego, że powiększenie mocy człowieka pozwala być panem własnej historii. Pozwala być zwiększa jego samodzielność po prostu w stosunku do wszystkich tych żywiołów, które mogą nad nim panować. Kultura jest procesem wiązania energii pola żywiołów, czyli stanowi przedłużenie ramienia człowieka na wszystkich polach. Człowiek jest według Stachniuka predestynowany do tworzenia kultury z racji posiadania tego pierwiastka woli tworzycielskiej, czyli tego pierwiastka, który skłania nas do tego, byśmy działali, byśmy kształtowali rzeczywistość, byśmy nie godzili się tylko na bierny byt. Przy czym oczywiście on dostrzega utylitarystyczny aspekt kultury, tak? To znaczy tworzymy kulturę po to, żeby ułatwić sobie jakoś życie, prawda? No, od pięściaka i tam nie wiem, tych kawałków krzemienia aż po samochód i samolot. Te wszystkie rzeczy, te kulturowytwory, jak on nazywał, ułatwiają nasze życie. To jest prawda. Ale to nie jest według Stachniuka jedyny powód, dla którego tworzy się kulturę. On wynika z samego faktu, że każdy człowiek posiada ten pierwiastek woli tworzycielskiej. No i wytworzenie kultury to jest wytwarzanie różnych kulturowytworów. Jest to jeden, tutaj dla tych z Państwa, którzy są tam nieobeznani ze Stachniukiem, on miał tendencję do tworzenia neologizmów. Tych neologizmów stworzył dość sporo, niektóre bardziej, niektóre mniej udane. Ja staram się te neologizmy tak w popularnym wykładzie pomijać, no ale powiedzmy pewnych pomijać się nie da, więc one będą tutaj występować. No, produkty procesów twórczych, tak? To, co człowiek stworzy. Przy czym no, tutaj są oczywiście kulturowytwory duchowe, czyli sztuka, religia, teoria, czyli te idee ogólne, światopogląd, etyka i nauka, społeczne, czyli to wszystko, co jest wytworem życia społecznego, tak? Aparat organizacji, aparat władztwa, aparat siły zbrojnej, no to są sprawy jakby jasne. Aparat powielania wzorców to jest inaczej system wychowawczy, tak to można powiedzieć. Społeczny system wychowania. Tu nie chodzi wyłącznie o szkołę, tak? Tu chodzi również o, no, w czasach już Stachniuka, prasa, media, propaganda, ale pamiętajmy, że instytucje także wychowują.
jeżeli byśmy przypomnieli sobie Ateny to, czy Spartę, to one także były systemem wychowawczym. Zresztą jeden z autorów klasycznej pracy na temat kultury antycznej, Wilhelm Jäger, w książce Paideia ujął całą kulturę antyku, jego ustroje, zagadnienia ustrojowe jako system wychowawczy. Paideia Jägera kiedyś tutaj ci czytali, teraz nie wiem jak to jest, ale w ramach reformy oświaty, ale jeżeli ktoś z Państwa nie czytał, serdecznie polecam. No i oczywiście kultura materialna, środki techniki, tak? To, co tutaj widać, czyli mechanotechnika, biotechnika, no i to wszystko, co jest gospodarką. Kulturowytwory tworzą nasz świat. Humanizm to rosnąca potęga kulturowytworów. Im więcej ich stworzyliśmy, tym więcej tego świata możemy opanować. Dojść do sytuacji, w której człowiek jako, oczywiście człowiek jako zbiorowość, to bardzo proszę pamiętać, zawsze, prawie zawsze, gdy Stachnik mówi o człowieku, mówi o zbiorowości. Jednostka jest częścią zbiorowości, tak? Człowiek jest rzeczywistym gospodarzem swojego losu. No i oczywiście, rozważając intelektualne źródła tu doktryny za drugi, tutaj na ten temat powstawały teksty, jest taki tekst profesora Grota o właśnie intelektualnych źródłach za drugi. Tu nie chodzi o odpowiedni rozdział w jego bardzo znanej monografii, ale o osobny tekst, który on tutaj też stworzył. To jednym z tych źródeł jest oczywiście Brzozowski, Stanisław Brzozowski. Tutaj jest analogia bardzo, bardzo widoczna. Ten Brzozowski snął z tego ostatniego swojego okresu. I ta, podsumowując, ja tę koncepcję kultury nazwałbym kreacyjno-aktywistyczną koncepcją kultury. To znaczy, to jest mój tym razem neologizm. To znaczy, że cechą charakterystyczną tej jego definicji kultury jest to, że z jednej strony kładzie nacisk na twórczość, że jakby nie ma kultury, której nie jest twórcza, a z drugiej strony na aktywizm człowieka, tak? Stąd taka właśnie definicja. Wspak kultura. Istota wspak kultury to jest poczucie nieważności dzieła kultury. Nieważności, które zwycięża w momencie, czy przejawia się w momencie jakiegoś rodzaju kryzysów. Ale też według Stachniuka, ponieważ człowiek jest także istotą biologiczną, nasza biologia w naturalny sposób dąży do tego, żeby być zaspokojoną na tych podstawowych poziomach, poziomie bezpieczeństwa, poziomie no, najedzenia się, prawda, takich materialnych, fizjologicznych. I nasza biologia dąży do takiego szczęścia fizjologicznego tylko, prawda? I tutaj zwrot w stronę tylko czystej biologii jest czymś, co tkwi w naturze człowieka. Mogą zdarzyć się sytuacje, w której człowiek odwróci się od kultury i jest to i wynika to jakoś z natury człowieka, to tkwi w człowieku. Czyli z jednej strony tkwi ten pierwiastek tej woli tworzycielskiej, a z drugiej strony tkwi ten pierwiastek, nazwijmy to rozkładowy, tak? One są obecne, to stwierdza jako fakt, nie rozważa kwestii skąd się wzięły, ale stwierdza to jako fakt. I spak kultura składa się z takich elementów składowych jak personalizm, hedonizm, wszechmiłość, nihilizm, moralizm, spirytualizm. One nie zawsze występują razem. Uwaga, personalizm to jest też jego neologizm. To jest coś, co można przetłumaczyć jako osobniactwo. Nie należy tego mylić z tym kierunkiem w myśli katolickiej tam XX wieku, drugiej połowy, tam z żadnym Teilhardem, Deschardem i tak dalej. Nie, nie, nie. To po prostu przypadkowa zbieżność nazw. Ja tu zwracam uwagę, że to się można pomylić, jak ktoś tylko na samo pojęcie patrzy. Personalizm to po prostu skupienie się, jakby to chcieć przetłumaczyć na polski, oczywiście jest to tutaj moja, że tak powiem, próba tłumaczenia, to można to nazwać osobniactwem. Czyli skupienie się wyłącznie na interesie, perspektywach jednostki, tak? Która to jednostka miałaby być wszystkim. Jakiś taki, można powiedzieć, prekursorskie nazwanie dla libertarianizmu, można powiedzieć, prawda? No bo dla nich też istnieją tylko jednostki, a nie ma zbiorowości. O, to jest coś takiego, do czego można ten personalizm w skrócie porównać. Hedonizm jest tutaj sprawą oczywistą, przy czym hedonizm ma tutaj tendencję do tego bycia tym szczęściem takim fizjologicznym. Wszechmiłość jest to
zjawisko takie, że człowiek deklaruje, że wszystkich kocha, przede wszystkim dlatego, że w gruncie rzeczy wszyscy są mu tak cokolwiek obojętni i jemu w tej wszechmiłości chodzi o to, żeby uniknąć konfliktu. No, każda twórczość, każde opanowanie świata wiąże się z konfliktem. To jest jakby sprawa też powszechnie znana. Spór jest ojcem wszystkiego. Myślę, że ta maksyma antycznych jest tutaj państwu powszechnie znana. Spa kultura unika twórczości, czyli unika sporu. W jaki sposób usprawiedliwić unikanie twórczości? No, każda twórczość powoduje konflikt, prawda? A my przecież wszystkich kochamy. No, jak kochamy wszystkich, to nie wchodzimy w żaden konflikt, tak? Czyli nie tworzymy żadnej twórczości. Wszechmiłość jest takim usprawiedliwieniem dla bezdziejowości, bez twórczości, tak? Bo zawsze, gdy się tworzy, wchodzimy w jakieś interakcje i konflikty, tak? I bardzo często są to konflikty takie, które są zero-jedynkowe. To znaczy, rozumiecie Państwo, że nie da się jakby tutaj jakiegoś kompromisu doprowadzić, tylko jest albo-albo, tak? No, wszechmiłość takich rzeczy stara się unikać i własną niechęć do twórczości maskuje tutaj takim wyszukanym ideałem etycznym. Takim najistotniejszym, tak? No i teraz Państwo rozumiecie, dlaczego Stachniuk tu między innymi krytykował to, co jest rdzeniem chrześcijaństwa, tak? Jedną z istotnych, że to jest miłość bliźniego, prawda? Jeżeli się kocha wszystkich, no to oznacza, że unika się wszelkiego rodzaju konfliktu, a to oznacza, że unika się twórczości. W tym sensie postulat wszechmiłości jest postulatem antytwórczym. Nihilizm, no to jest kolejna, można powiedzieć, wymówka usprawiedliwienie bezczynności. Tym razem już nie na zasadzie taką, że kochamy wszystkich, ale na zasadzie takiej, że wszystko jest nic nie warte. No, skoro jest nic nie warte, no to nie warto się o to bić, tak? Narażać i tak dalej. To jest sprawa jasna. Kolejne usprawiedliwienie, moralizm, twórczość, jak mówiłem, oznacza konflikt, a konflikty, no, wiążą się z tym, że komuś trzeba zrobić krzywdę i oczywiście taki wzniosły moralizm usprawiedliwia bezczynność, bo nie chcemy nikomu oczywiście nic złego robić. No i spirytualizm, czyli przerzucenie świata lepszego na ten świat tamten, nieistniejący. Czy według Stachniuka, w każdym razie na ten świat drugi. Ja podkreślam, że one nie zawsze występują razem, a czasami jest tak, że one ze sobą też jakoś walczą. A kultura totalna to jest taka sytuacja, w której wszystkie one występują razem i są zestrojone w jakiś system. To znaczy taki system jakoś względnie logiczny i całościowy. Przy czym, jeżeli spakultura jest taka nietwórcza, no to można zadać sobie pytanie, jak to jest, że według Stachniuka ogarnęła dużą część ludzkości, jak tam zresztą zobaczymy zaraz, będziemy sobie wyliczać te spakultury. Otóż istnieje takie zjawisko spak dynamizmu, to znaczy, że zdrowe pierwiastki aktywności człowieku są zaprzęgnięte do realizacji tego ideału spakultury, który ten człowiek już zdążył zinternalizować, jest do niego przekonany. I to jest mechanizm, który zostanie omówiony na przykładach. No i oczywiście spakultura dąży do rządu dusz w celu własnego bezpieczeństwa, tworzy instytucje kapłaństwa, kościoła, on się może różnie nazywać, ale w spakulturze totalnej takie zjawiska w takiej czy innej formie występują. Przykłady spakultury tutaj Państwo macie wyliczone. Przy czym zwracam Państwa uwagę, że chrześcijaństwo bez wczesnego protestantyzmu. I tutaj zwłaszcza kalwinizmu, do tego możemy jeszcze wrócić. Natomiast jedna jeszcze uwaga taka, Stachniuka, krytycy katolicy najczęściej zwracają uwagę na jego krytykę katolicyzmu. On krytykował katolicyzm bardzo prostego powodu. No, żył w kraju zdominowanym przez katolicyzm i żył w kraju, w którym ruch narodowy był utożsamiany z katolicyzmem. To było istotne. I to w jakimś stopniu naturalne, że jeżeli Stachniuk występował w szeregach tego ruchu narodowego zdominowanego przez katolicyzm, no to
przede wszystkim krytykował, ale pamiętajmy też, że pomijając to, że oczywiście zwraca uwagę, że prawosławie też jest kulturą, gdyby zacząć analizować pewne cechy prawosławia tutaj metodą Stachniuka, to ona jest spakulturą nawet bardziej. Przez dwie, dlaczego bardziej? Dwie chociażby cechy charakterystyczne w prawosławiu. Człowiek w prawosławiu jest rabem Bożym, niewolnikiem, rab to niewolnik, nie synem, nie dzieckiem tego, tak? Tylko rabem, tak? Czyli jeszcze tego. No i oczywiście niezwykle w katolicyzmie też, ale jednak w prawosławiu jest podkreślone to stradanie. Tak? Tak. Jako coś dobrego. Prawda? Pocierp, pocierp. Mówi matka do córki, która coś tam, prawda? Znaczy ta prawosławna matka. Rozumiecie Państwo, stradanie jest czymś dobrym, cierpienie jest czymś dobrym, czymś uświęcającym. Oczywiście to jest tak, że w katolicyzmie, ale bo są męczennicy, tak? Wiadomo. Ale w prawosławiu jest to niesłychanie mocno podkreślone i to jest oczywiście spakulturowe. To trzeba sobie mocno powiedzieć. Teraz taktyka rozprzestrzeniania się spakultury, więc ona przyswaja sobie dorobek kulturowy strony przeciwnej i używa go jako broni. I tutaj jakieś takie konkretne przykłady, żeby to nie było tak w gołosłownej formuły. Pierwszy przykład, który tu Stachniuk zresztą w swoich książkach podaje, no to jest przykład chrześcijaństwa w świecie antycznym. Tutaj od razu zwrócę Państwu uwagę, że się mógł troszkę zapożyczyć nie tylko u Zielińskiego, dość powszechnie znanego w Polsce, no bo polski autor, ale też, drodzy Państwo, u Gibbona. Dwa tomy Gibbona, no to jest, tutaj widzę, że niektórzy z Państwa to czytali, prawda? No to jest wielkie uzasadnienie tezy, że chrześcijaństwo zniszczyło świat antyczny. Bo tak najkrócej, prawda? To nie jest tak, że to jest rzecz nowa, tak? Chrześcijaństwo zniszczyło świat antyczny, ponieważ występuje przeciwko ideałom antyku, między innymi występuje przeciwko ideałom obywatelskim. Chrześcijanin początkowo, chrześcijaństwo występuje także przeciwko służbie wojskowej. To nie jest tak tylko, że Zachód, Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie wynajmowało barbarzyńców, powiedzmy sobie, no bo miało taką fantazję, powiedzmy. To było troszkę związane z tym, że obywatel coraz częściej przestawał chcieć służyć, a obywatel przestawał się służyć, ponieważ rozpowszechniały się ideały chrześcijańskie, które były radykalnie pacyfistyczne. Zresztą nie tylko one, bo manichejizm też się rozpowszechnia. Tak? Ale to jakby zostawmy może przez moment na boku. Zwracam też uwagę, że w antyku religia miała charakter religii obywatelskiej. To też zakaz oddawania czci chrześcijan bożkom, tak? No, każde miasto miało tego swojego, czy polis grecka miała tego swojego ojca założyciela, i który często odbierał cześć obywatelską, tak? To wcale nie musiało być oczywiście tak, że wszyscy wierzyli we wszystkie mity, ale udział w uroczystościach wspólnotowych, religia antyczna ma charakter wspólnotowy, był także wyrazem solidarności ze wspólnotą obywatelską. Chrześcijanin to automatycznie odrzuca, stawiając się na marginesie, na przykład nie może być wtedy urzędnikiem miejskim. Rozumiecie Państwo, postawa taka, tak tacy świadkowie Jehowi trochę. Prawda? Którzy gdyby się rozpowszechnili, no to państwo przestałoby funkcjonować. Mówiąc tak w największym skrócie, tak? I teraz tak, no to można powiedzieć, jakby to się rozpowszechniło i zwyciężyło, no to przecież by Rzym upadł, a wiemy, że jednak się zachowała część tradycji antycznej. Dlaczego? No w momencie, w którym chrześcijaństwo zaczyna, dojrzewa do decyzji, że użyje pewnych narzędzi wypracowanych przez antyk jako własnej broni, następuje pewna rewizja i tutaj jest dobrym przykładem stosunek pierwszy, różnica między Tertulianem a Arystotelesem. Tertulian, pamiętacie Państwo, znacie go nie tylko z tej znanej tezy Credo quia absurdum, wierzę, bo to absurdalne, ale też trzeba mocno podkreślić z fanatycznej wrogości do całego dziedzictwa antyku, całego. Tertulian jest autorem zdania, że, ja to cytuję z pamięci oczywiście, ale w sumie jesteśmy na popularnym wykładzie, tak? Więc
łatwo to ustalić, że ten pastuszek, który poznał Ewangelię za pośrednictwem pewnie no, kapłana, no bo ten pastuszek często czytać, pisać nie umiał, tak? Więc poznał Ewangelię, to zna już wszystkie odpowiedź na wszystkie pytania, które starożytni filozofowie, tam Platon, Arystoteles się i inni dyskutowali i spierali, tak? Bo wszystko jest w Ewangelii, tak? Skoro wszystko jest w Ewangelii, nie potrzebujemy nic innego. To jest stanowisko Tertuliana. A zwróćcie Państwo uwagę, to jest początek II wieku, w końcu, w III wieku mamy już co innego. Mamy już Orygenesa, nie tylko Klemensa Aleksandryjskiego, ale tutaj weźmy Orygenes jako taki najbardziej wyrazisty, który co robi w swoich dziełach? Przejmuje część tradycji antycznej, tą, która jest jakby do strawienia dla chrześcijan i ją, że tak się wyrażę, chrzci, mówiąc tak już bardzo, bardzo upraszczającym skrócie. I to oznacza, że jednak chrześcijanin może być obywatelem, a kiedy już no, cesarz się ochrzcił, no to już naturalnie wtedy to wszystko, co krytykowano, staje się już dopuszczalne. Tak, chrześcijanin może już służyć wojsku, może już być obywatelem. I co prawda nie uchroniło to kultury przed zapaścią, ale pozwoliło spa kulturze chrześcijańskiej wystąpić jako spadkobierca antyku. I posiadanym narzędziem, to znaczy tą częścią kultury antyku, które tam przykrawano, pozwala pozyskiwać nowych zwolenników. No ludy germańskie, tak, dla których ta spuścizna antyku jest przecież imponująca. Tak? Wiecie Państwo, tutaj pozwolę sobie na taką literacką dygresję. Jest takie opowiadanie Henryka Sienkiewicza, jak dwóch apostołów, nie pamiętam, którzy to apostołowie, znaczy fikcyjne czysto, tak? Wchodzi na Olimp i oni jakby osądzają, co z kultury antycznej może zostać, co z kultury antycznej może nie zostać. Jak czytałem to opowiadanie jako młody człowiek, mnie to trochę zaskoczyło. Dlaczego dwóch jakichś Żydów rozsądzało, co dorobek wielkiej kultury greckiej, powiedzmy sobie, który powinien być zniszczony, a który powinien być ocalony. Ja to czytałem strasznie dawno, nie jestem w stanie Państwu teraz podać tego tytułu, tego opowiadania, ale myślę, że to można znaleźć. I tutaj jakby Sienkiewicz, który był w ogóle katolikiem, taki był bardzo daleko od Jana Stachniuka, tutaj jakby w tym opowiadaniu pokazał to, o co chodzi jakby, tak? Chrześcijaństwo dokonało takiego właśnie przycięcia, tak? No i przycięcia dość radykalnego, a tak to można powiedzieć, weźcie sobie to, co było, a to, co pozostało, tak? No to są jakieś ułamki, tak? I tutaj to jest ten przykład. No przykład drugi jest oczywiście Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, to znaczy zaprzęgnięto energię ludów germańskich, energię, zdolności organizacyjne, pewne cechy, ja bym powiedział nawet ustroju germańskiego, na przykład to, że dość wcześnie tam się wykształciła monarchia dziedziczna, czego nie było u ludów celtyckich. To jest dość ciekawe, jak Państwo sobie spojrzycie bo na tych Celtów, to zobaczycie, że tam królem zostawało się z innych przyczyn, powiedzmy, niż to, że się dziedziczyło, tak? U Germanów, no, Ruta Malów, u Gotów chociażby, prawda? Już bardzo wcześnie przecież to się wytwarza, więc to jest też taka cecha, która jakby była raczej państwotwórcza, tak to można powiedzieć. No i oczywiście tutaj pozyskanie tych Germanów dla chrześcijaństwa, dlatego że mogło chrześcijaństwo wystąpić jako spadkobierca kultury antycznej, to się udało i Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego łączyło jakby dwa interesy. Interes kultury, żeby się rozszerzać, no i interes Germanów, żeby podbijać. Prawda? Sprzęgnięcie tych dwóch interesów tej instytucji dało to, że no, spa kultura krzyża, mówiąc tutaj językiem Stachniuka, się rozszerzyła w sposób oczywiście no, znany nam wszystkim ze szkoły. Tak? Przy czym inną taktyką jest przejęcia zdobyczy przeciwnika, jest to, co on nazywał jezuityzmem, to znaczy ja przypomnę, że jak się kontrreformacja zaczęła, to jezuici pewne zdobycze protestanckie wykorzystali. Na przykład prosty przykład. Jak wchodzi protestantyzm, wchodzi literatura w językach narodowych. To wynika wprost z protestantyzmu, tak? Ponieważ każdy protestant musi tam czytać Biblię, w związku z czym musi czytać i pisać w języku narodowym, no bo łatwiej nauczyć w języku własnym niż w języku obcym.
W związku z czym wszędzie, gdzie protestanci zwyciężą, macie państwo uderzeniową wzrost współczynnika skolaryzacji. Tak? To chyba myślę, że większość tutaj ma świadomość, ale kto nie ma, to może powtórzyć. Tak? No i oczywiście tutaj rząd, znaczy walka o duszę była też taka, że protestanci stosowali, co stosowali? No między innymi literaturę religijną w językach narodowych. Tak? Dość szybko Kościół zaczął robić to samo. Już w trakcie walki z reformacją, a już w trakcie kontrreformacji. Tego typu taktykę nazywał jezuityzmem. Czyli tutaj przejmowanie części modelu gimnazjów protestanckich, tych opartych na antyku do kolegiów jezuickich. No oczywiście w chwili osiągnięcia panowania kultura stosuje przemoc, metoda inkwizycyjna, utrzymania się, ale zwracam państwa uwagę, że nie to jest tajemnicą, tak? Bardzo mocno podkreślać trzeba, że to wcale nie jest tak, że Stachnik mówił, że tutaj spakultura się rozszerzyła ogniem i mieczem. Nie. No, z tego, co mówię, wynika jasno i wyraźnie, że rozszerzyła się przy pomocy innych rzeczy. Natomiast w przypadku, gdy spakultura jest słabsza, przyjmuje postawę pasożytniczą, głosząc hedonizm. I tutaj macie państwo raz jeszcze, jak spakultura się rozszerza. Pierwsza, jezuityzm, czyli to już to jest moje określenie, wrogie przejęcie dorobku. I tutaj dlatego dałem herb Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego, bo przykład, tak. Druga metoda inkwizycyjna, no to jest akurat tam inkwizycji hiszpańskiej. No i pasożytnicza. Spakultura pasożytnicza, no to tutaj jest czytelny chyba symbol, prawda, w momencie jak spakultura hedonistyczna, spakultura laicka, o której za chwilę zaczęła się w Stanach rozwijać, to oczywiście nie mogąc zwyciężyć, to sobie funkcjonowała na zasadach takiego powiedzmy pasożyta na Stanach Zjednoczonych. Natomiast w momencie, kiedy te kręgi lewacko-liberalne, zwróćcie uwagę, przejęły dużą część władzy, to już wchodzi w grę raczej metoda inkwizycyjna. Wiecie państwo, te procesy o mowie nienawiści i tak dalej, to jest przecież współczesna wersja inkwizycji, tak? Znaczy ona nie pali na stosach, ale jesteśmy na początku procesu, także. Także tak, z spakultur istniejących tutaj na uwagę istotną zasługuje spakultura laicka, która według Stachniuka jest wzrostem trzech przede wszystkim cech hedonizmu, personalizmu i wszechmiłości. I spór z spakulturą chrześcijańską to jest kłótnia w rodzinie. Tak, to jest kłótnia o spirytualizm przede wszystkim. Natomiast nie o zasadnicze ideały jednostkowe. To jest coś szalenie istotnego. Kiedy ktoś myśli o krytyce chrześcijaństwa, no to myśli bardzo często właśnie o tym, co spakultura laicka, powiedzmy, nie wiem, co jakieś nie kiedyś tam celowało, prawda, ano, że na księża, nie wiem, tam nie realizują ideału, prawda, wiecie, ewangelicznego, tak? No tutaj Stachniuk, powiedzmy sobie, szedłby z całkowicie drugiej strony, tak? Jest negatywne to, że realizują, a nie odwrotnie. I teraz tak, no spakultura laicka występuje jako humanizm, racjonalizm i postęp. I Stachniuk przewidywał jej zwycięstwo w świecie chrześcijańskim. Także wszędzie tam, gdzie Zachód sięga swoimi wpływami, to ona zwycięży. Taki może przykład dość konkretny, na w gruncie rzeczy podobieństwo. Weźmy sobie na przykład stosunek do kary śmierci. A w sumie banalna rzecz na boku. Zarówno spakultura katolicka teraz ją krytykuje, jak i spakultura laicka karę śmierci znosi, tak? Co to jest znoszenie kary śmierci? No więc jest to przekonanie, że życie jednostki, nawet najbardziej zdegenerowanej, zdemoralizowanej, zagrażającej społeczeństwu, jest taką świętością, że nie wolno w obronie tego społeczeństwa tej jednostki zabić. No to jest przykład spakulturowy, tylko różnica polega na tym, że postawa spakulturowa, tak? że to jest inaczej uzasadniane. Katolicy będą uzasadniali, że on ma duszę nieśmiertelną, może się poprawić, prawda, i tak dalej, a ten z kolei ci spakultura laicka będzie zwracała uwagę na to, że no, są procesy oczywiście świeckie, resocjalizacji,
które sprawią, że jakiś taki wielokrotny morderca dzieci się, prawda, zresocjalizuje i będzie po 30 latach pobytu w zakładzie, no, pożytecznym członkiem społeczeństwa, tak? Także to oczywiście są jawne absurdy, powiedzmy sobie, dla nas, pomijając już to, że celem kary nie jest resocjalizacja, celem kary jest wymierzenie sprawiedliwości i może od tego trzeba byłoby w ogóle zacząć. Ale zwracam Państwa uwagę, że tego samego spakulturowego pomysłu można bronić z różnych pozycji. Tu akurat z pozycji spakultury laickiej i katolickiej, tak? Także ich spór jest sporem, bardzo często sporem w rodzinie. A to, że przewidywał jej zwycięstwo w świecie chrześcijańskim, Szanowni Państwo, Stachniuk przestał pisać w chwili aresztowania w 1949 roku. No, od tego czasu minęło trochę lat i zwróćcie Państwo uwagę, że miał sporo racji. To spakultura laicka jest tym, co jakby nadaje, robi pogodę w świecie cywilizacji zachodniej, tak? Oczywiście ta spakultura jest jakoś tam zorganizowana i tutaj zwracał różne odmiany, jak to nazwał, kościołów zbuntowanych, tak? Spakultury laickiej, no to mamy masonerię, mamy ten socjalizm, wiecie, ten europejski, taki socjal liberalny, mamy oczywiście marksizm, tak? Jako przejawy różnych kościołów spakulturowych, tak? I zasadniczy spór kultury i spakultury to jest oś historii ludzkości. Tak, osią dziejów ludzkości na globie ziemskim nie jest walka ducha z baterią, egoizmu z altruizmem, Boga z szatanem, nie jest też walka klas ani walka ras, lecz walka kultury z spakulturą o władztwo nad człowiekiem. To jest ta podstawowa oś. No, zwraca oczywiście uwagę, że istnieją zachowane elementy kultury naturalistycznej sprzed triumfu spakultur. Ja już nie mówię oczywiście o tym, że Grecja akceptował, bo cud grecki, ale to już nie była kultura naturalistyczna, tak? To była już ta pierwsza faza tego, co nazwał mitem indywidualistycznym. Ale tutaj jest Rygweda. Wkleiłem, pozwoliłem sobie z domeny tej publicznej, żeby to już było tak, jakoś tak symbolicznie tylko. Jakiś kawałek system Zaratustry, taoizm w Chinach, no i wierzenia naturalistyczne, czyli wierzenia indoeuropejskie, przedchrześcijańskie. Tutaj macie Państwo jeden z symboli właśnie wierzeń indoeuropejskich, przedchrześcijańskich, także sobie leży. Ponieważ, jak Państwo wiecie, Stachniuk był, Stachniuk był przekonany, że uda się przenieść wartości wypracowane na tym pierwszym etapie, na wierzeniach w okresie naturalizmu, tak, tego światopoglądu naturalistycznego, już na etap po wyrwaniu się z spakultury, tak? Z tym, że wyrwanie to, tak zbliżając się do końca, wyrwanie to, pomijając to, że uważał za konieczne, ale też uważał, że możliwe będzie także wtedy, jeżeli front kultury będzie zorganizowany i bardzo mocno oddzielony od elementów spakulturowego. Zwracał na to uwagę, ponieważ w historii bywało tak, że jakieś ruchy, i tutaj podał jako przykład ewolucję protestantyzmu, że jakieś ruchy były początkowo kulturowe, twórcze, ale na skutek napływu elementu, powiedzmy takiego nie do ogarnięcia elementu spakulturowego, one się wypaczały, tak? Czyli potrzebna jest zorganizowanie elementów kulturowych i jasne oddzielenie ich od spakulturowych. Nie mówię o oddzieleniu jakimś tam, nie wiem, w zasadzie, że ci bojownicy o kulturę noszą mundury na przykład, o niczym takim nie mówimy, tak? Ale mówimy o takim oddzieleniu świadomościowym, oddzieleniu także no jednak organizacyjnym chyba też. W jakimś stopniu. Stachniuk nie tworzył partii politycznej, no ale z samej analizy wynika, że rozumiał jej potrzebę. Jakkolwiek na tym etapie, na jakim się znalazł, nie mógł jej tworzyć ze względów oczywistych, które wiemy z racji chociażby dat jego życiorysu. Tak? Szanowni Państwo, w największym skrócie to byłoby tyle. Ja dziękuję za uwagę, proszę teraz o pytania. Proszę bardzo. Czytając dzieje bez dziejów Stachniuka, natrafiłem tam na pewne sprzeczności dotyczące właśnie opisu spakultury na przykładzie sarmackim i polskim. Stachniuk z jednej strony podkreślał, że Kościół katolicki wtłaczał ludziom do głowy
konieczność zrzeczenia się pewnych dóbr materialnych, uznaje, że one są nieważne wobec zbawienia wiecznego. To prowadziło do pewnych postaw, pewnej atrofii gospodarczej, według niego przynajmniej, ale jednocześnie pisał, że Kościół wspierał nadkonsumpcję żłobecką. Jak wyjaśnić tę sprzeczność? W dość prosty sposób. Mianowicie postawa, którą Kościół wpajał szlachcie, sprawiała, że szlachta nie musiała inwestować na państwo, można powiedzieć. To też to, co były rezerwy, tak to nazwijmy. To jest ta pierwsza rzecz, tak? I było z czego inwestować na inne rzeczy. To jest jakby jedno. Poza tym druga rzecz. Szlachta miała łatwy dostęp do środków w postaci takiej, że no, było zapotrzebowanie na zboże. W momencie, w którym pojawiłaby się inna mentalność, na przykład gdyby na przykład protestantyzm zwyciężył, to pojawiłaby się mentalność również, że nie rozwijamy się wyłącznie ekstensywnie, że rozwijamy się intensywnie. A przy takim myśleniu to była jedyna droga rozwoju ekstensywnego, zwiększania obciążeń pęszczyźnianych, tak? Także z jednej strony to było tym przedmiotem krytyki, że nie ma myślenia w kategoriach gospodarczych, na przykład inwestycji nowoczesnych, tak? czy unowocześniania. Tak? Natomiast na nadkonsumpcję było nie tylko dlatego, że sprzedawali zboże, ale także dlatego, że przy tej mentalności państwo nie wymagało. Państwo, no i jaki był stan państwa, to właśnie też tak nie jakby się przytacza. Ja już nie chcę cyfr przytaczać, bo to państwo, bo tu na cyfrach się łatwo pomylić, ale przypominam, że w pierwszej połowie XVII wieku armia w Koronie i na Litwie to było teoretycznie 24 tysiące, teoretycznie, bo to było 24 tysiące porcji, a nie żołnierzy, ale liczmy te. Natomiast liczba kleru, zarówno świeckiego, jak i zakonnego, przewyższała tę liczbę. Rozumiecie państwo, bo było z czego, tak? Nie było na wojsko, było na terenie. Kiedyś użyłem właśnie tego argumentu dotyczącego liczby zakonników w państwie, to mi zwrócono uwagę, że no, czasem w tych dawnych opisach widać, że ci zakonnicy często bywali weteranami wojennymi, którzy po prostu w klasztorach znajdowali oparcie wobec braku systemu opieki społecznej zorganizowanego. Druga sprawa, no, na początku XVII wieku ksiądz Skarga jednak piętnował szlachtę właśnie za ten system nadkonsumpcji i za brak troski o państwo, w tym brak troski finansowej. Tylko panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć, co zrobiono z tą częścią kazań Skargi. Więc pan redaktor to wie, ale ja, bo się uśmiecha i kiwa głową, ale ja państwu przypomnę, którzy możecie tego nie wiedzieć. Ta część kazań została ocenzurowana i wycięta. No kto to zrobił? Kto mógł ocenzurować zakonnika tak prominentnego? No jego władze kościelne, prawda? To pokazuje, że nawet jeżeli jakaś jednostka tego obozu dostrzegała, tutaj ja przecież dostrzegała, tak? Pewne zjawiska negatywne, to cały obóz nie stwarzał warunków dla naprawy tych zjawisk. Ja sobie tylko pozwolę jeszcze dwie rzeczy szybciutko dopowiedzieć. Ksiądz Skarga, generalnie Stachim często pokazuje, że krytykując objawy spokultury, bardzo często katolicy nie krytykują jej głównego sedna i powodu, czyli właśnie tej ideowej spokultury katolickiej, tak? Czyli ciąg reformistyczny, etc. A druga rzecz, nadkonsumpcja w dużej mierze związana była z dobrami importowanymi, czyli nie tymi wytwarzanymi tutaj. To dotyczy też zresztą chociażby przemysłu obronnego, tak, który tak naprawdę Polska pozyskała w XX wieku, na dobrą sprawę. Natomiast był powiązany głównie z dobrami, które były kupowane, czyli tak naprawdę oznaczało to z jednej strony konsumpcję, która nie tworzy inwestycji i odpływ pieniądza. Ja pozwolę sobie na jedną jeszcze uwagę, bo tu pan redaktor mnie zainspirował. To, że ktoś czasami dostrzega negatywy, to wcale nie znaczy, że dostrzega źródła tego negatywu. To są dwie różne rzeczy. Dostrzec objawy, a skutki. Kolejne pytanie, proszę. Tutaj rzucałeś hasła, prawda, tej spadkultury, mianowicie, no nie wiem, powiedzmy chrześcijaństwo, laicyzm, buddyzm i tak dalej, a w ogóle nie poruszyłeś tematu żydostwa. Bo jest to jednak no, istotne. Ponieważ tutaj dochodzimy do tematu, który wychodzi trochę poza zakres, ale to trzeba powiedzieć.
za druga była przekonana do tego, co po raz pierwszy postawił Marcus Eli Ravache chyba w znanym, bardzo znanym tekście o chrześcijaństwie oraz islamie jako o formie ekspansji żywiołu żydowskiego. To znaczy chrześcijaństwo w pewnym sensie oczywiście, w pewnym sensie jest także formą, można powiedzieć, stworzenia takiego świata, który w takiego przekształcenia świata indoeuropejskiego, żeby społeczność żydowska mogła w nim funkcjonować. Dlaczego? No, z tego powodu, że w momencie, w którym źródła chrześcijaństwa są judaistyczne, Stary Testament jest świętą księgą, no to dla Żydów zawsze musi się znaleźć jakieś miejsce. Oczywiście w chrześcijaństwie pojawiały się tendencje od czasów, w II wieku był Marcion, gnostyk, który chciał, można powiedzieć, zindoeuropeizować chrześcijaństwo, tak to nazwijmy, tak? To znaczy obciąć, wiecie, tradycję żydowską i zostawić tylko Nowy Testament, tak? Czy później pojawiały się takie tendencje, prawda, tam akcentowano tę Ewangelię świętego Jana na przykład jako taką najbardziej indoeuropejską, powiedzmy, tak? Te rzeczy są znane, te rzeczy są opisane, ja je tylko sygnalizuję, ale proszę zwrócić uwagę, że nigdy Kościół oficjalny, ani prawosławny, ani katolicki nie poszedł w tym kierunku, tak? Poszły ewentualnie jakieś tam grupy w Niemczech, ale i to późno, i to powiedzmy inny temat zupełnie. I zawsze było tak, że Stary Testament jest istotną częścią dziedzictwa chrześcijańskiego. I tutaj, wiecie Państwo, to jest trochę tak, że gatunki, jeżeli by zinterpretować wspólnotę jakąś ludzką jako gatunek, to gatunek zawsze ma dwa możliwości interakcji z napierającą rzeczywistością. Pierwszy taki, że się dostosujemy, tak, do rzeczywistości. Jak dostosują się, nie wiem, zające tym, że mają ochronny kolor, prawda, sarny mają kolor taki latem, a taki zimą. I to się dostosowują, ale też jest druga metoda. Gatunek dostosowuje rzeczywistość do siebie. Bobry kształtują rzeczywistość. Na swój sposób, swoje możliwości, na swoją miarę. I tutaj mamy to właśnie zjawisko, tak, że chrześcijaństwo może być traktowane również jako forma bytu żydowskiego w świecie indoeuropejskim. Oczywiście bytu pośredniego, tak? Bo przecież Żydzi nie zrezygnowali z własnej odrębności, tak? Ale stworzyli takie warunki, które umożliwiają im tutaj przetrwanie. I to notabene zostało opublikowane, ta teza na łamach za drugi, był artykuł napisany pod pseudonimem Ziemicki. Zatok Grzanka miał, znaczy formalny redaktor z pisma za druga, Józef Grzanka, miał proces przed wojną. Ten proces się nie skończył, ponieważ wybuchła wojna, no a resztę to już Państwo znacie, tak? Także notabene Światopogląd na eksport, broszura podpisana Ziemicki została wydana przez wydawnictwo Toporze. Jeżeli Cię to interesuje albo któregoś z Państwa, to myślę, że w zasobach, czy zasobach Toporu, a ta broszura jest, czy ewentualnie w jakiejś dobrej bibliotece naukowej można tą broszurę tutaj jakby zdobyć, tak? Mówiąc tak w największym skrócie. I tak podsumowując, może tutaj bardzo interesującą kwestię, którą tu postawił kolega. No weźcie Państwo na przykład ostatnio ten incydent z posłem Braunem i tą nieszczęsną Chanuką w Sejmie. Wśród głosów publicznych, jakie się pojawiły, pojawiły się takie głosy pewnej jednego z rabinów tutaj po Polsce, że czyn Brauna jest antysemicki, co znaczy jednocześnie antychrześcijański. Niech to będzie podsumowanie. Proszę o kolejne pytanie. Tak, ale tutaj ja jak gdyby w innym kontekście pytałem. Mianowicie nie chodzi mi o to, jaki stosunek jest chrześcijaństwa do Żydów, prawda? Czy ewentualnie teraz współcześnie bardziej tego ruchu laickiego do Żydów, tak? Ale właśnie, czy oni są to w nurcie kultury, czy jednak w spak kultury, tak? Bo jednak o tym tutaj mówimy. No jednak spak kultury. Skoro wytworzyli to chrześcijaństwo traktowane... Można tam ich dopisać? Tak, przez publicystów jest tam związanych za drugą, czasami jest nazywane młodojudaizmem po prostu. Tak. Kolejne pytanie. No w ogóle przecież judaizm jest uważany za religię plemienną, prawda? Że to jest religia konkretnego plemienia, to nie jest religia w sensie religii takiej, gdzie jest tylko po prostu dane plemię ma swoje... Bardziej skomplikowane, bo były przykłady konwersji całych
konwersji całych plemion. Konwersja jest bardziej skomplikowana, ale na przykład przypomnę konwersję Falaszy w Etiopii. No to będzie trwało do dzisiaj, prawda? Przypomnę konwersję Chazarów. Co prawda konwersja Chazarów była na judaizm, na Karaimizm. Według części badaczy na Karaimizm, prawda? Z kolei autor, profesor Polak, który napisał dużą książkę o Haganacie Chazarskim, zwraca uwagę, że to nie był Karaimizm, tylko coś podobnego. Ja nie będąc specjalistą od judaizmu, nie będę się tutaj wyrokował, czy Chazarzy konwertowali na Karaimizm, czy na jakąś odmianę judaizmu, powiedzmy sobie bez Talmudu, ale nie Karaimizm. Natomiast fakt konwersji całego etnosu, absolutnie niesemickiego, Chazarzy byli Turkami, tak? Znaczy przynajmniej ta elita była turecka, tak? Bo ludność była złożona, ale elita była turecka. To jest po prostu faktem. Także jest dyskusyjne. Przypadki konwersji jest więcej, więc to jest temat na judaizanci, chociażby, których opisał no, Koneczny w znanej książce o historii Rusi za Iwana III. Jest to bardziej skomplikowane. Dzisiaj tak, można to nazwać, że jest to religia utożsamiana z jednym narodem, ale historycznie to jest bardziej skomplikowane i ja nie chciałbym tu wchodzić, zwłaszcza, że no ja historykiem jestem, ale jednak nie specjalistą, wie pan, od średniowiecza, żeby to było jasne. Tak? No. Ale skoro poruszyłeś ten temat Brauna akurat, to przecież te świece zapalił nie, że tak powiem, ten główny nurt żydowski, tak? Tylko ta sekta w ramach niego, czyli tego Chabad Lubawicz, tak? No ja... Zupełnie co innego. No... Oni są w ogóle uważani za sektę, czyli tak jakby takich troszeczkę... Niemniej no, są częścią judaizmu, no i to chyba nam powinno wystarczyć, tak? Powiedzmy, że są część judaizmu. Dobrze, proszę następne pytania. To jest, wychodzi poza temat może tego spotkania. Kolejne pytanie, proszę. Wiem, że Stachnik wyróżniał trochę indywidualizm, a personalizm. Tak. Czym te pojęcia się różnią w człowieku? Proszę pana, to jest troszkę tak, jak różni się osadnik z purytańskich kolonii z Nowej Anglii, a współczesny lewak z współczesnego Uniwersytetu Amerykańskiego. Indywidualizm tych purytańskich osadników był taki, że on starał się realizować pewien wspólny ideał, który był w tych koloniach. I w ramach tego, co posiadał i możliwości, które posiadał, ten ideał był realizowany przy jednoczesnym, no, przy jednoczesnej jednak dyscyplinie społecznej, to trzeba bardzo mocno powiedzieć. I paradoksalnie przy całym indywidualizmie jednak zdolności do działania społecznego. Przecież każdy, kto opisywał Amerykę, opisywał no, od czasów Tocqueville'a, mówię tu o demokracji w Ameryce oczywiście, opisywał zdolność Amerykanów przy całym tych indywidualizmie właśnie do tworzenia różnych stowarzyszeń drobnych, które załatwiały masę konkretnych rzeczy i rozwiązywały bardzo wiele problemów na poziomie często lokalnym właśnie. To jest indywidualizm. Indywidualizm Greka nie przeciwstawiał się polis. W żadnym wypadku. Grek chciał wygrać w agonie, w wojnie, w sztuce, ale jednocześnie był obywatelem polis. Tak? Sokrates, który był negatywnym bohaterem dla Stachniuka, żeby było jasne, zwróćcie państwo jednak uwagę, poddał się wyrokowi polis, chociaż ten wyrok uważał za niesprawiedliwy, tak? I tak dalej. Tukidydes, który się poddał wyrokowi polis. Natomiast współczesny indywidualizm to jest to, że pokrywamy hasłem indywidualizmu własne zachcianki i własną niechęć do wykonywania jakiegokolwiek obowiązku, zwłaszcza obowiązku społecznego, obowiązku zewnętrznego. To jest personalizm. Właśnie, tak. Tak na takim przykładzie konkretnym. Personalizm jest to skupienie się na osobie, indywidualizm jest to realizacja pewnego ideału społecznego i staranie się w miarę własnych możliwości go jak najlepiej wykonać. Tak? W momencie, gdy ideał jest twórczy, ten indywidualizm sprzyja rozwojowi całego społeczeństwa. Personalizm nie sprzyja. Kolejne pytania, proszę. Zostało wspomniane, że Stachniuk uważał
Sokratesa, zaraz się zapytałam z kultury. A mam pytanie, jaki był stosunek Stachniuka do filozofii Platona? W szczególności ideałów zawartych w państwie Platona? Już cała filozofia posokratejska budziła jego krytycyzm, a to z powodu jej moralizmu właśnie. I pod tym względem był tutaj krytyczny. Natomiast to, co pozytywne było w presokratycy i sofiści. To było to, co afirmował. Tak mówiąc, w największym skrócie. Protagoras, Heraklit. O, to było to, co było przedmiotem szczególnej afirmacji Stachniuka. Mam takie pytanie. Czy są jakieś, nie wiem, paralele pomiędzy właśnie, nie wiem, filozofią Stachniuka a Hegelem? Nie chciałbym dalej iść, bo bym się spytał o cykl historiozoficzny. Chyba tylko ta, że obaj rozumowali w kategoriach wielkich struktur społecznych. Mhm. Ja kiedyś, tylko że wie pan, to jest szalenie takie, jakby to powiedzieć, mylące, bo w kategoriach wielkich struktur myśliciele rozumowali często bardzo różni. Ja kiedyś na samym początku zajmowania się za drugą w latach, wie pan, 90. opublikowałem taki artykulik, w którym zwróciłem uwagę na pewne podobieństwo właśnie myślenia w ten sam sposób między Stachniukiem a Konecznym, prawda, który pod względem wartościowym, no Koneczny integralny katolik, przypomnę, tak? Bo rozumowali w kategoriach wielkich struktur. I wtedy zaatakował wściekle tygodnik najwyższy, opublikowałem to w tygodniku Najwyższy Czas, zaatakował to wściekle wtedy doktor, obecnie profesor Piotrowski, wiecie, ten późniejszy poseł, czy sam senator LPR-u i europoseł z Lublina, a ten autor bardzo zresztą wartościowej książki na temat Felczaka i Widibirskiego, notabene uczniów Stachniuka, że śmiem porównywać, prawda, przecież Koneczny katolik przykładny, tak, a Stachniuk nie. Notabene zaatakował też Korwina, Mikke i Michalkiewicza, że w ogóle mnie wydrukowali. To była, ale to już tak zupełnie na marginesie. I wie pan, jest, że tak powiem, ryzykowne branie powierzchownych podobieństw. Co jest bardzo poważną różnicą. U Hegla ma pan ten, że dzieje są dziejami wcielania się rozumu, prawda? W poszczególne formy. I tutaj jest pewien ciąg. No, u Stachniuka nie ma pan jednolitego ciągu. Cywilizacja może upaść. Grecja upadła, tak, antykupat. Może być przerwa, może być zerwanie. Nie ma logicznego wcielania się rozumu w dzieje. Nie, nie. Tak jak jest u Hegla, że nie wiem, był czas narodów romańskich. Teraz oczywiście Hegel mówił o narodach germańskich. Czy jest jakieś odniesienie? Proszę pana, ja powiem tak, w największym skrócie. U Hegla jest konieczność. U Stachniuka nie ma konieczności. Oczywiście, że Stachniuk mówił, że prawda, Słowianie mają szansę stworzenia tego, co on później nazwał nadnarodem sławskim, co w ogóle jest też ciekawym tematem na jakieś kolejne spotkanie, ale tutaj niekoniecznie ja muszę je robić, prawda? Jest paru ludzi, którzy się tym zajmują w kraju przecież. Ale to traktował jako pewną szansę, tak? Że jest możliwość. Jeżeli zrobimy to, przezwyciężymy spadkulturę, zorganizujemy się, to będziemy, tak? Krytykował taki, wie pan, powierzchowny panslawizm, zwracając uwagę, że suma zer nie tworzy, wie pan, jakości. Znaczy, ja słowa panslawizm. Także tutaj on zwraca uwagę na to, że po pewnym procesie i że to jest szansa. A u Hegla nie ma, u Hegla ma pan konieczność. Krótko, tak? A oczywiście ma pan też ukoronowanie tej konieczności, czyli państwo pruskie. Tutaj przypomnę państwu, że to dla Hegla był ten ideał, ten wcielony rozum, można powiedzieć, tak? To jednak jest bardzo poważna różnica. Ja bym apelował, że z racji pewnych powierzchownych podobieństw, żeby może nie zestawiać, bo tak wziąć parę powierzchownych podobieństw, to można zestawiać wszystko ze wszystkim i wiecie państwo, no moim zdaniem, może się mylę, ale moim zdaniem niewiele z tego wyjdzie. Tu proszę, redaktor. Czy Stachniuk wypowiadał się na temat etyki seksualnej? Tak. Jakie stanowisko prezentował? Był
No, inspirował się tutaj Brzozowskim. Brzozowski, jak wiadomo, dość... Znaczy są jakieś takie szczątkowe wypowiedzi, ale Brzozowski podkreślał konieczność tutaj jednak pewnej istnienia pewnej etyki i powiedzmy sobie brania w karby popędów. On zwracał uwagę na to, że jednak nasza biologia powinna być ujęta w system, który energię naszą przetworzy, skieruje również na pracę i twórczość. Tak, to w tym sensie. Natomiast taki bezpośrednio nie tworzył własnego systemu, żeby było jasne, etyki seksualnej. To tego nie ma. Ale pośrednio możemy wywnioskować. To znaczy jego fascynacja antykiem, zwłaszcza greckim, sugerowałaby pewne rzeczy, ale... Czy to nie, absolutnie tutaj nie rozwijał tematów, które są, nie wiem, w uczcie Platona, powiedzmy, tak? Tu tego nie ma. Czy kolejne są pytania? Tak, nie, bo to ja jeszcze pytam. Tu dwie osoby, to może najpierw kolega, tam dalej. Ja tak słuchając tego wykładu, to mam wrażenie, że można wspa kulturę przyrównać do niczańskiego pojęcia apollońskości, a kultury do dionizyjskości. Czy jest to jakkolwiek poprawny trop? Ja bym powiedział, że można porównać do innego niczańskiego pojęcia. Ostatni ludzie. Spa kultura laicka to są ostatni ludzie niczego. Rozumie pan? Ludzie, którzy mają horyzont... No taki horyzont przypisywany mieszczaństwu, powiedzmy sobie, ale raczej w tym schyłkowym okresie mieszczaństwa, tak? Horyzont pani Durskiej, mówiąc tak najkrócej. Bo z jednej strony oczywiście jest tak, że Stachniuk afirmuje twórczość, siłę i powiedzmy sobie energię, no ale afirmuje tą twórczość, siłę i energię skierowaną na w jakiś sposób uporządkowaną, tak? No, a Apollo to jest właśnie ten czynnik porządkujący. Więc tutaj bym się zastanowił, ale ostatni ludzie Stachniuka to jest spa kultura laicka. Ostatni ludzie niczego, przepraszam, to jest spa kultura laicka. Notabene, ja myślę, że to Państwo wiecie, ale to jeżeli już Pan poruszył, to ja przypomnę, Stachniuk podkreślał, że jego system to jest kolektywnie niczeński. Pada takie sformułowanie. Nie pamiętam, czy ja w dziejach bez dziejów. System Stachniuka to kolektywny niczeński. To jak Pan widzi, nie wyłącznie w sferze, powiedzmy sobie, tej etycznej krytyki chrześcijaństwa, tak? Proszę. Kolejne pytanie, tak? Tak, bo tutaj jak gdyby sumując już ten wykład, tak, bo tam jeszcze miałbym parę drobnych innych rzeczy, ale tak jak sumując to wspomniałeś o tym, że powinno być jasne rozdzielenie dwóch tych systemów, tak? Tak. Czyli kultury i tej spa kultury, prawda? No i teraz tak, jak to organizacyjnie on sobie wyobrażał? Jak to mogłoby nastąpić? Od razu mówię, nie wyobrażał sobie konkretnie, ponieważ... Bo chcielibyśmy tak domyśle, tak? On napisał... Pójść drogą kultury, a nie spod kultury, tak. więc chciałby to jakoś... Konkretne tak? wskazówki usiłowano to wyciągać, tak? Ci ludzie, którzy zajmowali się Stachniukiem tutaj, czy Grot, czy to profesor Tomasiewicz, Jarosław Tomasiewicz mówię to oczywiście, to czy młody Grot, mówię o Olgierdzie, synu Bogumiła, to tam takie rzeczy były jakoś wyciągane. Problem polega na tym, że w momencie, gdy pisał te swoje ostatnie rzeczy, no to pisał w warunkach takich, jakie były, tak? Więc pewne rzeczy musiał wpisać w sposób umowny. I jeżeli szukamy, jak powinna wyglądać wskazówek, jak powinna wyglądać zadróżna partia polityczna, tych wskazówek nie znajdziemy. Także z uwagi na warunki, w jakich te teksty powstawały. Przypomnę, że te jego ostatnie teksty, znaczy Drogi Rekonstrukcji Kulturowej, zostały wydane już po transformacji. Natomiast te, co były legalne, no to one były wydawane legalne, czyli w warunkach czego? No w warunkach jednak mimo wszystko cenzury, tak? Jakkolwiek ten okres 45-8 był trochę inny niż późniejsze, ale w warunkach takich, że trzeba się było liczyć też z czytelnikiem o charakterze policyjnym, tak, a nie wyłącznie krytyką intelektualną. Tak? Także jasno jest, że pewnych zagadnień albo być nie mogło, albo jak się pojawiały, to pojawiały się jako jakieś takie omowności, z których się trzeba domyślać, a jak wiecie Państwo, jak się domyślamy, to ktoś się domyśli tego, ktoś się domyśli tamtego. I tak właśnie jest, tak? że tutaj takie domysły powstawały, ale niewiele więcej. Natomiast na pewno można zaryzykować jedną tezę. Ruch Zadruga był embrionem partii politycznej.
embrionem ruchu, czegoś więcej nawet niż partia polityczna, embrionem ruchu społecznego, którego jednym z elementów byłaby partia polityczna, ale nie wyszedł poza embrion. Na skutek no, znanych nam wszystkim warunków, tak? Ja tylko bym jeszcze dodał jedną rzecz, że Stachnik natomiast stawiał pewne pomysły, jak wspakulturę zwalczyć i wprowadzić kulturę. Między innymi mówił tutaj o wzorcach edukacyjnych, o propagowaniu pewnych autorów, o rugowaniu pewnych autorów, na przykład z naszego okresu romantyzmu. Także takie pewne wskazania dotyczące powiedzmy organizacji państwa w warunkach ewentualnego dojścia właśnie powiedzmy pewnej wyimaginowanej partii zadłużonej do władzy można znaleźć, natomiast w całej reszcie, czyli jak taka partia miałaby wyglądać, jaki miałby być program, to tak jak powiedział dr Szczepański, to takiego programu tam nie ma. Czyli to jest jakby dwa aspekty tutaj możemy wydzielić. Po pierwsze, w jaki sposób my moglibyśmy, nie wiem, iść drogą kultury, tak? Powiedzmy, i tutaj mógłbym zadać Ci pytanie, jak Ty widzisz, w jaki sposób mógłbyś iść tą drogą, tak? Na przykład jako taki, no nie wiem, spec w tym, tak? Gdzie moglibyśmy Cię naśladować, tak? To z jednej strony, a z drugiej strony tutaj nie rozważam tego, co Ty znowu poruszyłeś, tak? Czyli tego, nie wiem, że partia tak dochodzi do władzy, tak? I organizuje państwo w tego. Czyli czy nie mogłoby wtedy dojść na przykład do, nie wiem, prześladowań? Ale to już dochodzimy, otwieramy taki zupełnie inny temat, prawda? To znaczy otwieramy, jak ta myśl funkcjonuje, powiedzmy sobie, w dzisiejszych warunkach i ewentualnie no właśnie, jak środowisko. Tą drogą pójść? Ale to jest temat na zupełnie osobne spotkanie i zupełnie osobną dyskusję. Nie chcę jej teraz otwierać, zwłaszcza gdy nam, powiedzmy sobie, no, czas tak powoli upływa. Ja pozwolę sobie tak tylko jedną rzecz zauważyć, że wbrew pozorom warunki, w jakich Stachnik pisał w latach 45-48, nie odbiegają znowu tak bardzo od obecnych, jeśli chodzi o nasz stosunek do obecnego systemu i stosunek Stachnika do systemu panującego po II wojnie światowej. I Stachnik próbował robić jedną rzecz, która mu się nie udała i mi się wydaje, że dla nas to jest pewna nauczka. Mianowicie Stachnik wyobrażał sobie, że jemu się uda w pewien sposób wyedukować elitę rządzącą. To znaczy, że do władzy doszli ludzie, którzy chcą zrobić rewolucję, co Stachnikowi się podobało, tylko teraz on stara się nadać treść tej rewolucji. To mu się kompletnie nie udało, bo miał no, dużo bardziej zorganizowanego i silniejszego wroga, czyli marksizm-leninizm. I to jest taka moja, powiedzmy, taki ja tu mam jeszcze jedną uwagę, mianowicie tutaj zwracam dwa takie jeszcze aspekty jego działań. Pierwsze to jest kwestia, pewne podobieństwo istnieje. Ja myślę, że tak, tutaj Państwo na tej sali znacie Harlendera, czyli autora znanej książki Czyciele dać Bóg Swaróżyca, którą notabene wznowiliśmy, prawda? Istnieje pewne podobieństwo Stachniuka do Harlendera w jednym. To znaczy obaj oni uważają, że nasze dziedzictwo te przedchrześcijańskie, słowiańskie jest źródłem inspiracji. I obaj nie kusili się o odtworzenie obrzędowe, tak? Kusili się o tworzenie wartości w kulturze. Natomiast obaj nie wierzyli w to, że uda się odtworzyć, powiedzmy sobie, tutaj jakby obrzędowość taką. No, tu może byli obaj w błędzie, ale to zupełnie jest jakby temat osobny. Natomiast tutaj zwracam uwagę na pewne podobieństwo, mimo tam różnic między Stachnikiem a Harlenderem, które starałem się ująć we wstępie do tegoż edycji tegoż Harlendera, także kto tam z Państwa jest zainteresowany, to jeszcze jest. A druga rzecz, że gdy mówimy o kulturze, to mówimy także o sztuce w tym jej wąskim sensie, to znaczy sztuce plastycznej, tak? Stachniuk afirmował Szukalskiego nie bez przyczyn. Nie dlatego, że podobał mu się tam symbol toporła, który wszystkie grupy zadłużne biorą za swój własny. Napisał to i to jest przytoczone w książce Lameńskiego o tym, o Szukalskim i jego uczniach. Eksplicite cały list Stachniuka jest przytoczony, że Szukalski dąży do rewolucji w sztuce polskiej, która ma na celu stworzenia polskiego stylu. Tak, polskiego stylu plastycznego, który nie istnieje, bo jest tylko imitacja stylów obcych. Natomiast on stara się stworzyć polski styl we wszystkim innym, tak? No więc tutaj jakby są komplementarne do siebie te dążenia i tutaj dlatego też ten związek między Szukalskim a Stachniukiem nie był przypadkowy. O, między, znaczy za drugą, a Szczepem rogate serce. On nie był przypadkowy, on wiązał się z tego, że oba te ruchy, każdy na swoim polu, starały się zrewolucjonizować rzeczywistość polską w stronę nadania tej rzeczywistości polskiej większego dynamizmu, większe poczucia własnej tożsamości i siły. Czy
Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję wszystkim za przybycie. Wielkie brawa dla naszego prelegenta. Pozwolę sobie na dwa ogłoszenia. Następny wykład będzie za 2 tygodnie. Informacja pojawi się na naszym Facebooku. Doktor Kawęcki, to już mogę zapowiedzieć, stosunek narodowców do Związku Sowieckiego. Do PRL-u. Do PRL-u, przepraszam, do PRL-u. I to jest pierwsza wiadomość, a druga, wszystkich zainteresowanych zapraszam na nasze stoisko z książkami, między innymi wspomniany Harlender, Czciciele, Dać Bóg Stworzyca, jest dostępny znowu, bo wznowiliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.